dobry, o poranku w środę 9 grudnia. Witam Was z podróży. Razem z panem Sławkiem jedziemy do ośrodka dla uchodźców w Bezwoli w województwie lubelskim. Już po raz piąty parafia ewangelicka pomaga tym osobom, które w tym ośrodku, w samym środku lasu przebywają i czekają na legalizację swojego pobytu w Unii Europejskiej. Witam Was serdecznie słowami haseł biblijnych dzisiejszego dnia. W piątej Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w 7 wierszu czytamy: Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Doskonale wiemy, że historia narodu izraelskiego to jest nieustanna podróż, to jest wędrówka, to jest wieczny ruch właśnie po to, by dojść do celu, który Pan Bóg wskazuje człowiekowi. Jadąc dzisiaj do ośrodka dla uchodźców, wiemy, że ci ludzie też są nieustannie w drodze, że przybywają do Polski, że przybywają do Europy w nadziei, że to będzie ich ziemia obiecana, że tutaj poprawi się ich ekonomia, że tutaj poprawi się ich los, że tu będą mogli zagwarantować swoim dzieciom lepsze warunki niż w tych miejscach, z których wyruszyli. Pytanie jest, czy my też tak odbieramy to miejsce, w którym żyjemy, czy mamy świadomość tego, ile posiadamy, czy wiemy, jakim szczęściem jest to, że żyjemy w Europie, że mamy możliwość i swobodę poruszania się, zmieniania miejsca pracy, zamieszkania. Wielu ludzi za tym tęskni, wielu ludzi nam zazdrości, a my pewnie często narzekamy i chcielibyśmy, żeby ta nasza rzeczywistość wyglądała inaczej. A Pan Bóg dzisiaj nam właśnie w tym słowie ze Starego Testamentu o tym mówi, że On chce nas wprowadzić właśnie w to miejsce, które On nam wskazuje, w którym będzie dobrze się działo, w którym będziemy mogli zaznać szczęścia. I bardzo się cieszę, że dzisiaj my możemy jechać z pomocą charytatywną dla tych osób. Pamiętamy te czasy, kiedy to do nas przyjeżdżały transporty z różnego rodzaju środkami, których tak bardzo nam brakowało, a których potrzebowaliśmy. Dzisiaj my jedziemy, dzisiaj my możemy pomóc tym, którzy są w potrzebie. A więc dziękowanie to nie tylko za to, co otrzymujemy, ale też dzisiaj w szczególny sposób chcemy dziękować za to, czym możemy się podzielić z tymi, którzy mają się gorzej. Dziękujemy wszystkim, którzy nam w tym pomagają. Bardzo wielu darczyńców. Zebraliśmy rekordową kwotę 11,5 tysiąca złotych. Do tego bardzo wiele firm wsparło nas poprzez konkretne dary rzeczowe. Dziękujemy bardzo serdecznie dealerowi Volkswagena Bursiak w Łodzi, który nieodpłatnie użyczył nam samochodu, którym robimy dopiero pierwsze kilometry, ledwo po zarejestrowaniu. A więc wielu życzliwych ludzi składa się na to, że możemy pomóc. A drugie hasło dzisiejszego dnia z listu do Rzymian z 8 rozdziału brzmi: Bóg, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Skoro doświadczamy Bożej miłości, tak samo i my dla siebie wzajemnie powinniśmy być miłością, nieść wsparcie, pomoc, ulgę w tych trudach, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Wtedy to życie staje się przyjemniejsze, bardziej znośne, błogosławione, jeżeli dostrzegamy drugiego człowieka, który idzie obok nas. Życzymy dobrego, błogosławionego dnia, a my dalej przed sobą zmierzamy do ośrodka, by nieść tą konkretną materialną pomoc dzięki Waszej otwartości, Waszej miłości, Waszym otwartym sercom. Dobrego, błogosławionego dnia.